Brama się odblokowała, więc teraz możemy iść dalej i zobaczyć, kto tam na nas czeka. I dostałem przy okazji trofkę. Nice one. Zobaczymy, kto tam na nas czeka. Ej, widzicie tam pomarańczową postać? Ta, to Daxter na nas czeka. Ale wiecie, to byłoby zbyt łatwe, gdyby tylko Daxter tutaj na nas czekał, co nie? Myślę, że tutaj coś ciekawego się wydarzy, no. Daxter, there you are. What happened to you? I had a hairy experience. No thanks to you. Welcome, young warrior. Many eons have passed since our hope burned so brightly. Today you have proven yourself worthy to receive Ma's legacy. He's talking about me! Thanks, you holy statueness. This tomb wasn't so tough. What you are about to receive contains grave power, and with it comes grave responsibility. Eons ago, the Precursors waged a terrible war with the Horaquan, those dark creatures you refer to as Metalheads. Driven by their dark leader, the Metalhead Legions destroyed our great civilization. And now they swarm the universe unopposed, looking for the last relics of our power. Ma tried to hide the Precursor Stone in this tomb to protect it from them. It is our last hope, and you were chosen to keep that hope alive. I think you got me confused with someone else. I just want the stone. It is time to fulfill your destiny. Behold. Wow! Let's get the goods. Fools! You brought me right to this stone. Your pitiful underground friends were no match for my guards above. Now I will gain the power I need to crush my enemies! And after claiming the stone, I'll begin with you! Abomination! The Precursor Stone was not meant for you. What's some more? Więc dobra. Tutaj na chwilę zrobimy pauzę i wytłumaczę wam, o co chodziło w tej cutscence. Więc wyrocznia tutaj zwróciła się do Jacka i Daxtera, że jest po prostu pod wrażeniem, że udało nam się przejść ten test męskości, jakkolwiek to brzmi zresztą. I była wspominka, że metalheady zostały nazwane metalheadami, co oczywiście może wyjść masło maślane z tego, ale do czego piję? Otóż metalheady tak naprawdę nazywały się Horaquan, a prekursorowie nie wiedzieć czemu nazwali ich metalheadowie, ponieważ jak wiecie, prekursorowie i metalheady to... może inaczej, metalheady to są odwieczni wrogowie tych prekursorów. No i oczywiście musiał pojawić się tutaj Baron Praxis, który oczywiście chce zabrać Precursor Stone i wyrocznie powiedziała, że jest on abominacją, że jest on skazą, i energia Precursor Stone'a nie może należeć do niego. Gdyż jeżeli on weźmie Precursor Stone i wykorzysta energię, to może zgładzić całe miasto. No i teraz zaczynamy drugą walkę z Baronem Praxisem. I ja się teraz wyciszę, a wy słuchajcie soundtracku, bo jest naprawdę wyrąbisty. Walka z tym Praxisem polega na tym, że będziemy musieli teraz odbijać bomby w jego stronę. No i tyle, on będzie tam sobie wwiercał się w ten Precursor Stone, a my będziemy musieli po prostu odbijać te bomby. No i tutaj pozbywać się tych robotów. Naelektryzowanych oczywiście.
No dawaj, wypuszczaj bomby. Ta walka w ogóle jest bardzo mocno przypominająca walkę z Engine'em z Crash'a 2. No i dobra. Teraz druga faza z tym Baronem Praxisem. W zasadzie ona się troszeczkę różni od tej pierwszej. Bo jak widzicie, on zaczyna nas naparzać tym, a raczej naparzał nas. Naparzał nas, jak to się mówi, działkiem. No. I przez to w gówniany sposób bardzo zginąłem. Ale ja nadrobię to, spokojnie. O mnie to się nie musicie martwić. Fuck, a miałem taki dobry komentarz. Dobra, jeszcze raz będę musiał tutaj wam wspomnieć o jednej rzeczy. Mianowicie zbliżamy się zaraz połowy ten. Połowy, no kurde, zaraz nasz Baron Baleronik będzie, kurde, w męczarniach ginął. Bo już niedużo mu punktów zdrowia zostało. Ale no, radzę wam uważać na te roboty naelektryzowane, dlatego że bezpośredni kontakt z nimi wiąże się z tym, że stracimy po prostu nasz pasek zdrowia. Dobra. Dawaj, Baron. No dawaj. Pokaż, na co cię stać. Ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj, aj, aj. Dobra, niestety frajer wyrwał teraz Precursor Stone, co będzie oczywiście zwiastowało właśnie to, co widzicie teraz. Czyli praktycznie będzie... No. Oczywiście to jest nawiązanie teraz właśnie do walki z Engine'em, bo jak wiecie lub jak pamiętacie, Engine robił właśnie coś podobnego. No i zginąłem przy ostatniej fazie, świetnie. I wszystko od zera. W każdym razie, jeżeli chodzi o... Dlaczego to jest takie nawiązanie do walki z Engine'em? Otóż, jak pamiętacie, jak Engine miał swój ostatni punkt zdrowia, to on niszczył te platformy. To samo robi teraz Baron Praxis. Ale skoro wy już widzieliście praktycznie całą walkę, to nie pozostaje mi nic innego, jak zrobić edyt. No, i jestem z wami z powrotem. Już naprawdę ma bardzo malutko punktów zdrowia. To tylko kwestia czasu, aż on zginie. Jak widzicie, to już malutki paseczek mu dostał. Został. Fuck. No i przy okazji też mnie może skrzywdzić. Nice try, but the stone is still mine. Don't worry, I will use the stone to its full potential. Soon all who oppose me will be destroyed by its power.
Cóż, to by było na tyle, moi drodzy. Właśnie ukończyliśmy drugi akt gry. I teraz Baron Praxis oczywiście tam powiedział, że Precursor Stone ma potencjał, bla bla bla. Sranie muchy, będzie wiosna, jak to mawiają. No i co? No i spadliśmy. O Jezus Maria, dobra. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że po prostu on nie chce za wszelką cenę oddać Precursor Stone, więc to tylko spowoduje nieszczęście i zagładę do Haven City. W ogóle wspomniałem wam o tym, że nasi ziomkowie zostali aresztowani, czyli tam młody Seymour, młody Jack? Sorry, młody chłopak, ten dzieciak. No i tam Cor i pozostali. Więc tak na dobrą sprawę będziemy musieli ich z więzienia wyciągnąć. Ale czy zrobimy to teraz? Nie, raczej nie. Mamy misję od Torna, ale zobaczmy, ile mamy tutaj w ogóle tego. Bo zapiszę sobie w razie co gierkę. 67%. No to już mamy ponad połowę gry, moi drodzy. Ale aby na pewno? 67%? Ta, 67%. No dobra, to może chyba zrobimy sobie jeszcze misję u Torna. To będzie ta misja z tymi. Nie z Hellcatami, tylko z tymi specjalnymi robotami Metalheadów. Oj, dobra, nie chciałem. Nie chciałem, kurde, już nie atakujcie mnie. Wyjeżdżam stąd, zrobię wyjazd z baru teraz, tak zwany. Dobra, ucieczka się udała. Więc teraz, no, dojedźmy do tego undergrounda. Już w sumie w zasadzie jesteśmy bardzo blisko. Zobaczymy, co tam Torn nam ciekawego powie. How did the Baron know we were so close to making a move for the stone? It's my fault. The Baron threatened to kill Ashlyn for spying. His own daughter. I couldn't risk that, even for the underground. Right. Very good thinking. Except Praxis has the Precursor Stone now, so he can do whatever he wants! There is still a way to get our friends back. And maybe the Precursor Stone as well. I'll find Vin. Go to the fortress and we'll call you. And why should we trust you? Because you and I both know the Baron would have killed Ashlyn. It'll be a tough fight through the fortress. Probably suicide. You just get that door open. I'll be there. Więc tak. Torn sprzedał Underground, ponieważ, jak wiecie, Ashlyn momentami nam w gierce pomaga, no i jest ona zarazem córką Barona Praxisa. Co za tym idzie, Torn był w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ gdyby nie sprzedał Undergroundu, no to Ashlyn mogłaby być zabita, bo w końcu sprzedała tam wieści Jackowi, nie tylko zresztą jemu. No i w zasadzie to tyle. Dostaliśmy wskazówkę, że on pójdzie teraz do Power Station, żeby odblokować nam bramę, przez którą przejdziemy i będziemy mogli wrócić do więzienia. Nie, przepraszam, on odblokuje nam drzwi, które są zamknięte tam w tym więzieniu. A my za ten czas będziemy musieli tutaj sprzątnąć parę rzeczy. Sprzątnąć? Aby na pewno? Nie, no co wy, żartowałem oczywiście w tym wypadku. Nie, to mi się z inną misją trochę pokićkało. Otóż on nam już poszedł odblokować, że tak powiem, tą bramę. I my teraz właśnie będziemy musieli pokonać specjalnych Crimson Guardów, czyli żółtych. Uwierzcie mi, oni są bardzo, ale to bardzo upierdliwi. Nie lubię ich. Mogę nawet powiedzieć, że jawnie ich po prostu nie cierpię. O, i oto oni. Proszę państwa. Trudniejsi Crimson Guardowie. Czyli po prostu są super uzbrojeni i tak dalej. No ja tu mam bardzo mało HP, więc liczę na oczywiście śmierć.
W sumie to oni mi nawet pomogli, bo ja dzięki temu mogę sobie nazbierać więcej ammo. Więc dzięki, debile. Mógłbym to zrushować i zrobić coś, co zrobił gamer w swoim let's playu, aczkolwiek nie wiem, czy mi się to uda, więc na wypadek, gdyby się nie udało, to najpierw może oczyszczę legit droga, może potem za trzecim razem postaram się zrobić metodą to gamera. Ale jak widzę, na razie mi się udało moją metodą, więc już poprzestanę na tej metodzie. Bo jaka była metoda gamera? Otóż metoda... Serio, Jack, ty to zrobiłeś? Naprawdę, ty masz, kurde, poniżej 50 IQ. Gdzie ty takie rzeczy odwalasz, ale dobra, no. Metoda gamera była taka po prostu, żeby zrushować to miejsce i iść właśnie tam do tego największego skupiska Crimson Guardów. Żebym mógł po prostu później im zrobić takie ogromne kamehameha z tych broni, które posiadam. No, ale jak widzicie, nawet nie straciłem tutaj zdrowia, więc wyszło na moje, że moja metoda jest jednak, wydaje mi się, że lepsza i bezpieczniejsza. Ale kto wie, każdy robi jakby misję swoją metodą, no nie? No tak, oczywiście, że tak. I tak, dla tych, którzy będą się pytali, glitch z Precursor Orbami będę również robił w Jacku Trójce. Bo będę chciał też splatynować na let's playu Jacka Trójkę. Oczywiście. Jeżeli chodzi o tę misję, czy ja miałem z tą misją jakiś problem? No, z tymi Crimson Guardami miałem problem za dzieciaka, ale z kuzynami żeśmy później dali radę, więc wyszło jak najbardziej na nasze. I teraz mogę się tutaj wyleczyć, bo wiem, że tutaj są apteczki pochowane. Tutaj radzę wam uważać, bo jednak... No, lasery, jak widzicie, powodują, że jak zostaniecie przez trafieni laserami, no to wiadomo. Działko się odpala i dzieje się ambaras. O, to było perfekcyjnie zrobione. W ogóle z tą sekcją DSP miał wylew mózgu, bo on nie ogarnął tego, że tutaj jest jakby nowa sekcja poziomu i on przez chyba 10 minut stał jak skończony kretyn. Tak więc no, z tego co przynajmniej gamer opowiadał ze swojej perspektywy w swoim let's playu. Ja przyznam, że niedawno oglądałem This is how you don't play Jack 2, więc mogę potwierdzić oczywiście słowa gamera, bo takie coś miało miejsce z jego strony. No ale tak, poza tym to ta misja jest żałośnie łatwa. I po raz ostatni debiutują tutaj te roboty naelektryzowane. Moi drodzy, wróciliśmy na sam początek gry. Dosłownie. I mamy tutaj nasz warp gate, który był nieczynny, kiedy rozpoczynaliśmy tę gierkę, więc zobaczymy, co teraz się stanie. Hey there, sweetheart! The metal headmaster has saved the day! Oh, and I let Jack tag along too. Oh, my little hero! Seamus, are you alright? What took you so long? I added 6 rings to my trunk waiting for you two to get me out of here! Great Yakow horns! What happened to you, Jack? Wait a minute! You're you! I mean, the other you! I mean, you know what I mean. Yes, it appears I have an older time twin. Great grass grubs! I can't believe what a cranky old log I become! Two Seamus the Sages! Ah, Jack, they're multiplying! We need to find the kid pronto! What are you talking about, old growth? The kid already opened the tomb. Our top priority should be to disrupt the Baron's forces. Oh, look who thinks they've sprouted. If you were half as wise as I am, you'd know that the proper course of action is to find the kid. Listen, you old dried up leaf. I run this outfit, and I say we go after the Baron's forces. Do we have to separate you two? Vin's activating the warp gate. We need to get out of here now. Yeah.
No i kamerzysta razem z nami uciekł tutaj, jak zresztą widzieliście. Wina nie ma, więc nie ma tutaj od niego żadnej misji w Power Station. Ale no, jak widzieliście, jest również i stary Seimos, ten Seimos nasz, którego znamy od Jacka jedynki. I tam był taki gag, że wiecie, że młody Seimos nabijał się z wyglądu starego Seimosa, że on nie chce tak wyglądać jak stary Seimos. O kurde, ty, nasz pad tutaj się zaraz rozładuje. O proszę, tak być nie może. No i nie ma muzyki, co jest dziwnym błędem oczywiście kolekcji HD, chociaż z tego co wiem, to nie tylko w kolekcji HD tak się dzieje, bo też się dzieje tak w wersji na PS2, ale tutaj pewności stuprocentowej nie mam. W każdym razie to jest pierwsza misja z trzeciego aktu, która została zrobiona i chyba teraz mamy nawet drugi wyścig już odblokowany klasy czempionów, z tego co widzę na minimapie, bo raczej wątpię, że to jest Thorn. Chociaż mamy też misję u Crew. Jeżeli to jest wyścig, to w sumie zrobiłbym wyścig. Jeżeli to jest misja u Thorna, no to wtedy tutaj zakończę sesję prawdopodobnie, bo jednak już trochę to trwa wszystko. Ta, to jest misja od Thorna. Myślałem, że od Crew coś będzie. Znaczy, wyścig, że wiecie, wyścig będzie. Chociaż tą misję moglibyśmy jeszcze zrobić w zasadzie. Chociaż, czekajcie, tam jest klucz francuski, co nie? Nie, bo wyrocznie tak dziwnie trochę wygląda. Jedźmy może tam zobaczyć, czy to jest wyścig. Sorki, jeżeli kogoś, nie wiem, denerwuje tym moim, że mi się język plącze. Bardzo za to oczywiście przepraszam. Ale no niestety są to rzeczy, na które wpływu nie mam. I tak, to jest wyścig, który będzie na nas czekał. I swoją drogą będzie kontynuacja jednego wątku fabularnego tutaj. Ponieważ, jak pamiętacie, ostatnio Kira miała focha na Jacka. Przez Ashlyn. No i teraz to jest kontynuacja tego wątku fabularnego zaraz będzie. Więc przygotujcie się na to, ponieważ to będzie wątek pełen różnych, że tak powiem, wyjść, dróg, whatever. Po prostu to będzie ekstremalny wątek, który trzeba będzie teraz kontynuować. Bo wiecie, miłość, miłość w Zakopanem. Polewamy się szampanem. A nie wiem dlaczego w zasadzie to powiedziałem, ale dobra, spoko. Ale już dojeżdżamy sobie tutaj i muzyka z Haven City powróciła. Nice! I've got suspicious activity in the sector. Well, if it isn't the dark eco-freak. Where's Kira? Don't worry, I'm keeping a close eye on her. You're the talk of the town, Jack. You give the people hope. How pathetic. I would have enjoyed killing you in prison. But now, it'll be so much more fun to take you on the track, in front of the entire city. I can hear the roar of the crowd now, as everyone sees their hope die. It's good to have you back, Daddy. Yes, it's nice to be free again. You know, Kira loves a winner. Someday she'll be my mechanic. Stay away from her. Errol's the best racer I've ever seen. He's not what you think. And you're a good judge of character? Ha! Look at you! People say you get angry and change. Besides, the Jack I knew wouldn't be working for a guy like Crew. I need Crew's connections to fight the Baron. Without my... You know what? Do it your way, and I'll do it mine. Just don't come crying to me when the walls fall down. Jack, buddy? Where you going there, pal? Jack? Jack? Attention all drivers. The Class 2 races will begin soon. Now what are we gonna do? You'll have to drive for the team, Daxter. We need this win to qualify for the final championship. How hard can it be? Just hold on tight and point the thingy where I want it to go, right? And then there's the other thingy that makes it go fast. Fast is good. I can do this. I'm ready to race. Tak, kontynuacja najgłupszego wątku fabularnego w Jacku 2, moim zdaniem. Serio,
to, co Kira tutaj odwaliła, to jest po prostu szczyt wszystkiego, nie? Jakby... Ona nie ogarnia trochę jednej rzeczy, bo ona jest oczywiście na nas sfochowana, bo my współpracujemy z Crew. I oczywiście musiałem tutaj czołówkę zrobić ze ścianą, bo zapomniałem turbo użyć. Sorry. Ona jest na nas sfochowana, że tam Jack współpracuje z Crew, tylko jest mały problem, Kira. Gdyby nie Crew, to Jack nie wiedziałby o paru ciekawych rzeczach, co się dzieje w mieście, bo jednak... Dobra, to już było po prostu głupota. Bierzmy to turbo, bo myślałem, że bez tego turbo dam radę się tutaj dostać. Gdyby nie Crew, to Jack jakby no nie wiedziałby o paru rzeczach, które zostały mu sprzedane. Bo wiecie, Crew jednak dostarczył te informacje na Barona. Tak więc, Kira, no sorry bardzo, ale gdyby nie Crew, to Jack naprawdę nie wiedziałby o bardzo istotnych informacjach, jeżeli chodzi o Barona Praxisa, więc twój foch jest tutaj tak naprawdę zbędny. To foch Jacka teraz jest bardzo uzasadniony, dlatego że Jack jest sprowadzony do parteru tylko dlatego, bo współpracuje z Crew. I dobra, pomimo że ja Crew nie lubię, bo gardzę tą postacią i to bardzo gardzę, to jednak gdyby nie on, to Jack by nie wiedział na przykład o tym, że nie wiem, że Baron chociażby chce zdradzić miasto i o różnych tego typu tegesach. Więc no sorry bardzo. Twój foch, Kira, jest nieuzasadniony i jest bardzo wymuszony. I to jest jakby jedyny element, który mi się bardzo nie podoba w Jacku dwójce. Bo z Kiry zrobili taką strasznie głupio mądrą w dwójce. Ale szczerze już wolę tą bardzo głupią mądrość niż kompletną osobowość deski w Jacku trójce. I ci, co wiedzą, o czym mówię, będą wiedzieli, o czym mówię. Serio, Kira w Jacku trójce to jest po prostu deska. To jest dosłownie Jack 1. Jack 1 Jacka trójki. Jakkolwiek to brzmi oczywiście. Kira po prostu nie ma tam żadnej osobowości. Żadnej. No ale tam oczywiście się jeszcze Errol pojawił w cutscence, co mogliście zobaczyć. I Errol oczywiście, jak to on, musiał tutaj Jacka striggerować swoim tekstem pokroju, że hehe. No wiesz, Kira interesuje się tymi wygranymi, a nie przegranymi, frajerze. I to jest między innymi powód, dla którego ja nie cierpię po prostu Errola. Znaczy, no dobra, Errola lubię, ale po prostu nie lubię jego takiego zbyt ekstremalnego podgrzewania atmosfery. A on to akurat robi za dobrze. No i to była po prostu głupota. Swoją drogą, fajny model tego, Daxtera tutaj jest, nie? Na tym zoomerku. W zasadzie to w sumie do was teraz wrócę, bo i tak w zasadzie nie mam nic szczególnego do roboty poza przechodzeniem jeszcze raz tego wyścigu przez własną głupotę. Więc porozmawiamy sobie na jakiś filarowy temat chociaż raz w tej sesji. Więc nagrałem sobie wczoraj? Wczoraj, tak, wczoraj. Gameplay do nowej serii, która będzie grana za Dog's Life, jako druga seria, bo wiecie, pierwszą to była Hugo 3. A jako kolejny Let's Play to będzie taka mini niespodzianka, ale jest to gra również z PS3. Nie jest to Jack Trójka. Nie jest to Jack Trójka, od razu wam mogę powiedzieć. Ale myślę, że się ucieszycie z tego, co zobaczycie. Tak szczerze. Ewentualnie, nie wiem, napiszecie mi, że o, gówno nagrywam, czy coś. Coś w tym stylu. Ale się tutaj, kurde, spowolnili. Now there's a handsome winner. You did it, Daxter! You helped us qualify for the big race! Did you ever doubt? I backseat drive for Jack all the time! Hey! When do I get the winner's big kiss? Maybe later, if you're a good boy. Hey there, we showed those class two losers a thing or two, huh? I saw. You drifted a little high in the turns a few times, but you hung in there. I'm proud of you, Dax. Really? Yeah, you did great. No? We did great! Right, partner? Hehe.
Zakochana para, Jacek i Barbara, siedzą na kominie i całują świnie. Serio, mogę to jedynie w taki sposób skomentować, ten wątek miłosny pomiędzy Jackiem a Kidą. A raczej wątek fochów, złości, żalu, depresji, smutku, nienawiści, nieufności i tak dalej, i tak dalej. Ale dobra, to będzie wszystko na dziś. Mam nadzieję, że wam się ta seria podoba, że jest w sposób informatywny jest prowadzona, że ciekawie się wam słucha tego, co ja tutaj mam do powiedzenia. I w następnej sesji, prawdopodobnie ostatniej sesji, już będziemy zbliżali się końca gry. Ewentualnie przejdziemy dużą część misji, żeby sobie zostawić już parę misji na samiutki koniec. Dwie misje z aktu trzeciego plus poprzednie z aktu drugiego daje nam całkiem ładny wynik. Zobaczmy, jak procentowo stoimy. 70%. Mimo co i tak zapiszę. To jest i tak bardzo ładny wynik. W tej grze chyba można łącznie ze wszystkimi misjami pobocznymi mieć 117% albo 120%, coś takiego. W każdym razie ta. No i takie szybkie streszczenie tego, co miało miejsce. Daxter oczywiście jest zadowolony z tego, że wygrał drugą klasę. W sensie wyścig drugiej klasy. Tess oczywiście również jest zadowolona, nie dała mu co prawda nagrody w postaci pocałunku, buziaka, whatever. No i Jack jest zadowolony i oficjalnie są, wiadomo, oni partnerami, że to nie jest tak, że to było zwycięstwo tylko Daxtera, ale też i Jacka, mimo że on nie uczestniczył w wyścigu. No i co? To by było na tyle, moi drodzy. Z taką oto scenarią żegnam się z wami. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Jacka 2 i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa.